Milena Rostkowska-Galant, dzień dobry. Od rana chmury na północy oraz miejscami na wschodzie. Chmury, które zupełnie zasłaniają nam niebo, bo poza tym, jak widać, chmur nie brakuje, ale możemy liczyć także na to, że zobaczymy słońce. No i to już jest widoczne w centralnej Polsce, na południu, ale także na Podlasiu. Poza tym chmur nieco więcej, ale nie pada jeszcze, bo w ciągu dnia spodziewamy się deszczowych chmur. To chłodny poranek, wciąż 4 stopnie w rejonie Zakopanego, ale w Kielcach temperatura wzrosła już do 6, 9 w Katowicach oraz w Łodzi. Najcieplej na północy, Kołobrzeg, Gdańsk, tam 12 stopni. Wiatr jeszcze umiarkowany, miejscami słaby, ale w ciągu dnia będzie dokuczliwy. Tak nad naszym krajem będą dziś wędrowały chmury, takie ciężkie, szare i deszczowe. To chmury frontu atmosferycznego. No to sprawdźmy, gdzie na pewno dziś przydadzą się parasole. I tak najprościej mówiąc, cała północna połowa Polski z deszczowymi chmurami, ale najpierw deszcz pojawi się na północnym zachodzie, potem przewędruje do centrum i dalej na wschód. Późnym wieczorem może wędrować w kierunku południowego wschodu i wtedy na północnym zachodzie pogoda będzie się poprawiać. Temperatura od 14-15 stopni na północnym wschodzie do 19 na południowym wschodzie i południowym zachodzie. Ale uwaga, za sprawą silnego, porywistego wiatru temperatura odczuwalna może być nieco niższa. A dziś w północnej, północno-zachodniej i zachodniej Polsce wiatr może być dokuczliwy, chwilami porywisty. Porywy mogą sięgać nawet 50-60 km na godzinę. Najmocniej wiać będzie na wybrzeżu. Natomiast Podkarpacie, Lubelszczyzna i Małopolska, tu wiatr umiarkowany, czyli tu odrobinę spokoju. Co przyniosą następne dni? W piątek odpuści wiatr. Deszcz tylko w centralnej Polsce, a temperatura od 14 do 19 stopni. Ale sobota to powrót nieprzyjemnego wiatru. Opady w całym kraju, temperatura do 18 stopni. W niedzielę wiatr odpuści, ale deszczowe chmury pozostaną. Od 9 do 17 stopni. Poniedziałek od 9 do 12 chłodniej, ale mniej deszczowych chmur. Natomiast we wtorek deszczu spodziewamy się na zachodzie, a temperatura od 11 do 14 stopni. Sprawdźmy jeszcze jakość powietrza. Tak raport smogowy wygląda w tym momencie. No i muszę przyznać, że tutaj same dobre wiadomości, bo oddychamy naprawdę świeżym powietrzem. Teraz to wszystko. Do zobaczenia. Dzień dobry, a dziś w pogodzie będzie się działo. Musimy przygotować się na wietrzną pogodę, podobnie jak wczoraj, ale dziś pojawią się opady deszczu. Na razie jeszcze nie pada, ale widać, że zdecydowanie więcej chmur na północnym zachodzie i na zachodzie i tam najpierw pojawią się deszczowe chmury, ale w wielu miejscach możemy liczyć na słońce. Temperatura, no trzeba przyznać, że pozostawia nieco do życzenia, bo od 4 do 11-12 stopni. Wiatr na razie umiarkowany i słaby, ale w drugiej części dnia to się zmieni. Tak nad naszym krajem dziś będą wędrowały chmury frontu atmosferycznego i już widać, że najpierw deszcz pojawi się na północnym zachodzie, potem przewędruje do centrum. To jest stan już na wieczór, na godzinę 18. Wtedy na północnym zachodzie pogoda zacznie się poprawiać. W drugiej części dnia deszczowe chmury najpierw, tak jak wspominałam, na północnym zachodzie, Wielkopolska, centralna, północno-wschodnia Polska, na południowym wschodzie i na południu do zmroku jeszcze możemy liczyć na rozpogodzenie, choć i tu chmur będzie przybywać, no i już wieczorem może padać. Uwaga, będzie dokuczał silny, porywisty wiatr, w porywach nawet do 60 km na godzinę. Wiatr spotęguje odczucie chłodu i tak naprawdę tylko w południowo-wschodniej części Polski wiatr nie będzie dokuczał, a temperatura do 18-19 stopni. No ale temperatura odczuwalna będzie zdecydowanie niższa. Co dalej? W piątek odpoczniemy od wiatru. Deszcz tylko w centrum do 19 stopni. Ale w sobotę powróci nieprzyjemny, silny wiatr. W całej Polsce spodziewamy się deszczowych chmur. Temperatura od 15 do 18 stopni. W niedzielę wiatr odpuści, ale deszcz pozostanie. W poniedziałek tylko na północnym wschodzie deszczowe chmury i od 9 do 12 stopni, a we wtorek deszcz tylko na zachodzie i od 11 do 14 stopni. Na koniec sprawdzamy jakość powietrza. No i ta mapa dziś prezentuje się wyjątkowo dobrze, bo zawsze, kiedy będzie pojawiał się wiatr, a w ciągu dnia jeszcze deszcz, to powietrze będzie znakomicie przefiltrowane i oddychamy naprawdę świeżym powietrzem. Tak jest w tym momencie. Teraz to wszystko. Do zobaczenia. Dzień dobry. Dziś jeszcze będzie dokuczał nam wiatr, a w ciągu dnia pojawią się deszczowe chmury. Na razie nie ma mowy jeszcze o opadach. Wiatr jeszcze niedokuczliwy.
Miejscami świeci słońce. Narzekać możemy na temperaturę. Zakopane tam tylko 4 stopnie. W Kielcach temperatura wzrosła do 6. 9 w Łodzi, w Opolu oraz w Katowicach. Podobna temperatura w Suwałkach, ale już 11 w Warszawie. Wciąż najcieplej na północy, tu 12 stopni. Jak pogoda będzie się zmieniać? W drugiej części dnia pojawią się opady deszczu. Najpierw na północnym zachodzie, potem przewędrują do centrum i dalej, obejmując całą północną połowę kraju. Natomiast na południowym wschodzie i na południu najdłużej możemy liczyć na przejaśnienia, na rozpogodzenia, ale tu wieczorem wygląda na to, że także może padać wiatr. Tak naprawdę łatwiej będzie powiedzieć, gdzie nie będzie dokuczał, bo tylko na południowym wschodzie wiatr umiarkowany. Poza tym umiarkowany i silny, chwilami porywisty. Porywy mogą sięgać do 50, a na wybrzeżu nawet do 60 km na godzinę. Ten wiatr sprawi, że temperatura odczuwalna będzie zdecydowanie niższa od wskazywanej przez termometry, a na termometrach od 14, 15 do 19 stopni. Sprawdzamy, co dalej. W piątek wiatr odpuści, deszcz tylko w centrum. Temperatura od 14 do 19 stopni. W sobotę powróci wiatr, w całym kraju spodziewamy się opadów deszczu, natomiast w niedzielę wciąż deszczowo, ale już bez wiatru. Poniedziałek i wtorek chłodniejsze. Teraz to wszystko, do zobaczenia. Milena Rostkowska-Galant, witam Państwa serdecznie. Teraz czas na pogodę. Dlatego od razu przechodzimy do mapy, którą widać za mną. I już pojawił się deszcz. W Kołobrzegu pada. Wspominałam, że te deszczowe chmury będą wędrowały w głąb kraju. Kolejna mapa nam to wspaniale zaprezentuje. Ale poza tym jeszcze pogodnie. Na południowym wschodzie niemal bezchmurnie, a o 6 rano mieliśmy tam zachmurzenie całkowite. Temperatura rośnie, na szczęście, no ale wciąż pozostawia nieco do życzenia, bo jesteśmy przyzwyczajeni do przyjemniejszych wartości na termometrach. A tu 6 stopni w Zakopanem, 10 w Krakowie, chłodniej w Kielcach, tam tylko 9, 12 w głębi kraju, najcieplej na północnym zachodzie. Wiatr jeszcze umiarkowany, ale to w ciągu dnia będzie się zmieniać. A tak, nad Polską będą dziś wędrowały chmury frontu atmosferycznego. Jak widać, ten front przyniesie nam opady deszczu. Gdzie należy spodziewać się tych opadów? Już teraz sprawdzamy. No teraz już pada w Kołobrzegu. Z północnego zachodu opady przejdą do centrum, obejmą całą północną połowę kraju. Na południowym wschodzie i na południu jeszcze bez deszczu do końca dnia. Temperatura do 19 stopni. Uwaga, silny porywisty wiatr. Teraz to wszystko. Do zobaczenia.